Jakub Ozga po wygranym pojedynku na TFL-19 i tak jak mówiłem przed tą galą, tak naprawdę no to był ważny pojedynek, nawet jeżeli Arkadiusz właśnie i jego rekord nie wskazują na to, że jest to najwyższych lotów zawodnik, to jednak uważam go za niebezpiecznego, tym bardziej doświadczonego od Ciebie, także koniec końców uważam, że to jest dobre bardzo zwycięstwo dla Ciebie. No, dobry zawodnik przede wszystkim, tak jak mówiłem, ja byłem zafascynowany tym, że ja mogę z takim w ogóle przeciwnikiem zawalczyć. To było dla mnie coś takiego wielkiego i tak naprawdę nie przytłoczyło mnie to wcale, tylko się bardziej nakręcało, że no, mówię, fajnego mam przeciwnika, no muszę wygrać, tak? Powiedz, bo tam była pierwsza runda, 2 sekundy do końca zdaje się. Tak, 2 sekundy do końca udało się skończyć tą walkę, bo tak jak mówiłem, no, miałem tą pozycję dominującą, gdzieś te ciosy moje spadały na głowę mojego przeciwnika i tak jak usłyszałem, że już jest 10 sekund do końca, no to wiedziałem, że trzeba przyspieszyć, tak? Mówię, Arek już tylko zasłonił się za podwójną gardą, wiedziałem, że nie muszę nawet celować dobrze tych ciosów, po prostu żeby bić, żeby po prostu było widać, że nie ma reakcji z jego strony, że te ciosy cały czas są i wiedziałem, że po prostu no, muszę to, taką końcówkę zerwać mocno. Powiedz, co tam się działo przy tym ważeniu, bo ewidentnie źle się przy tym ważeniu czułeś, czy to było jakoś inaczej niż zwykle? Rozumiem, że generalnie jest to dosyć stresogenna sytuacja, niemniej tak no, wydawałeś się w gorszym stanie niż zwykle. Tak, byłem jakoś tak wyjątkowo strasznie przeżyłem to, może nie tyle samo zbijanie, bo waga fajnie mi zeszła, tylko później samo to ładowanie po tej wadze, coś po prostu poszło nie tak, ale dzisiaj się, koniec końców, dzisiaj dobrze się czułem. No i to było najważniejsze. Poza tym też tak, każdy zawodnik ma swoje jakieś takie rytuały. No, moim takim jedynym rytuałem jest to, że ja po prostu przed walką nie gadam. Więc po prostu też tak zapewniłem, że pogadamy sobie na spokojnie na pewno po walce, a po prostu przed walką wolę po prostu nie gadać, gdzieś tam się wyciszyć po prostu po swojemu i skupić się po prostu, nastawić na walkę. Dobrze, w takim razie jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo. Udanego świętowania. Wzajemnie dziękuję bardzo i również życzę wszystkim wesołych świąt. Super, dziękuję. Dziękuję.